Jestem Magnum. Kosztuje prawie o połowę więcej niż inne lody na patyku i nie wpisuje się w najnowsze trendy. W sezonie 2016 miałam przekonać młodych, opornych na reklamy hedonistów do odkrycia trzech nowych smaków. Postanowiłam wykorzystać emocje, by skraść ich serca. Tylko jak przywiązać do siebie ludzi? Musieliśmy się poznać, pokazać z interesującej strony, wzajemnie zaangażować i traktować wyjątkowo. Wpadłam na pomysł, by dać im coś unikalnego. Do kolekcji ich wrażeń dołożyłam to, co lubią najbardziej, czyli modę i poczucie wyjątkowości. Zorganizowałam pokaz mody Dawida Wolińskiego, który specjalnie dla mnie zaprojektował suknię. Ale po kolei, jak w każdej relacji, najpierw musiałam zwrócić na siebie uwagę. Puściłam w obieg plotki na temat mojej pierwszej w historii współpracy z polską modelką i projektantem. Bliżej eventu zdradzałam coraz więcej szczegółów. W social mediach ujawniałam zdjęcia z backstage'u, przyznając, kto poza mną będzie gwiazdą wydarzenia. Miałam niezłą ekipę. Zaangażowałam celebrytów i influencerów modowych, którzy w socialu pokazali swoje przygotowania do imprezy. Masowo udostępniałam elitarne wydarzenie. Przeniosłam internautów z ich domów wprost na wybieg. Mogli oglądać cały pokaz na żywo dzięki live streamingowi. Zupełnie jakbyśmy byli tam razem. Internauci sami chcieli mnie oglądać. Miałam ponad 2 miliony streamów. W mediach aż huczało po pokazie. Mówili o mnie z własnej woli. Ponad 2000 wzmianek o evencie w social mediach, z czego 90% to publikacje earned. Konsumenci kupowali mnie 4 razy częściej niż inne lody impulsowe. Każda wydana złotówka wygenerowała prawie 5 złotych sprzedaży. Magnum, uwolnij bestię.